Hej moi drodzy, dzisiaj kontrowersyjny temat znowu podsunięty tutaj przez forumowiczów, mianowicie drzewa przy drogach. Są tutaj dwie strony. Są pseudoekolodzy, którzy bardzo forsują temat drzew przy drogach, tak, żeby te drzewa nasadzać. No i tutaj są środowiska kierowców, które patrzą dosyć trzeźwo na ten temat. No, drzewa przy drogach niestety powodują zagrożenie życia kierowcy. Ja się uważam nie za pseudoekologa, ale za kierowcę o nastawieniu ekologicznym i mam tutaj po prostu kompromis, rozwiązanie tej sytuacji, które powinno wszystkich zadowolić. Ale wróćmy do tematu samych drzew na chwilkę obecną. Po co drzewa przy drogach w ogóle są sadzone? Słuchajcie, no, w dawnych czasach, kiedy nie było pługów śnieżnych i tak dalej, i zimy były bardzo ciężkie, no sadzenie drzew przy drogach pozwalało, można powiedzieć, wytyczyć linię drogi w terenie, wśród pól, tak? Wiadomo było, że tędy należy się poruszać, nawet brnąć przez te zaspy, nie wchodząc na czyjś teren prywatny. No to takie praktyczne znaczenie, tak? Drzewa przy drogach miały jeszcze jedną rolę. Tutaj szczególnie na ziemiach zaboru pruskiego to jest widoczne i miały drzewa przy drogach po prostu dawać cień maszerującym wojskom w ciągu lata. No sami przyznacie, że no jest miło, jeżeli się gdzieś na rowerze jedzie po jakiejś takiej starej alejce, gdzieś tam zabytkowej, dębowej na przykład, tak, i te drzewa rzeczywiście rzucają fajny cień. No i przyjemna wycieczka gdzieś, powiedzmy, w jakimś tam parku krajobrazowym i tak dalej. Lepsze to niż smażyć się w skwarze, tak? Ale mamy, słuchajcie, no XXI wiek, mamy zupełnie inne realia. Są budowane nowe drogi szybkiego ruchu, nowe obwodnice miejskie, no, trasy w ogóle realizowane w ostatnich latach, no i nasadza się te drzewa, tak? Gorzej, że często nasadzano takie drzewa typu topole, takie powiedzmy no, łamliwe, szybko rosnące drzewa. I teraz powiem wam wprost, nie? No, miałem sytuację dwa razy w życiu, kiedy po prostu konar z drzewa spadł mi na drogę. Jedna sytuacja była o mały włos od tragedii. Druga sytuacja, to już był taki konar, że to by nikt nie przeżył, powiem wam. Nie? Bardzo duży, bardzo, bardzo duży konar po prostu spadł. No refleks, przytomność umysłu, ta strategia, że jadąc samochodem wypoczywam. Staram się często zatrzymywać, wypoczywać, przewietrzyć się, lekką kawę jakąś wypić. Tak? No to uratowało życie, nie tylko moje tutaj tej sytuacji. No ale to nie jest po prostu miłe i nie jest tutaj no mądre, żeby takie coś rosło nad drogami. I teraz powiem wam tak, no nie muszę chyba wspominać o sytuacjach, kiedy kierowca X i Y, czy Y wypadł z trasy i po prostu przywalił w drzewo, no i nie ma co zbierać, koniec, śmierć. Oczywiście się odezwą głosy niejeżdżących samochodem pseudoekologów, że tak, prędkość, 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 brawura, bezmyślność. Owszem, moi drodzy, to jest też oczywiście jak najbardziej częsta przyczyna wypadków. No, jak się jeździ w Polsce, każdy widzi, ale wierzcie mi, że też jest dużo sytuacji niezawinionych. Jakaś awaria, która zaburza tor jazdy, wybuch opony, zachowanie innego uczestnika ruchu po prostu naprzeciwko. No, nieoświetlony rowerzysta, o, którego chcemy uniknąć i tracimy przyczepność, kontakt z nawierzchnią. No, miałem też takie sytuacje, że byłem praktycznie no, zmuszony wybrać, tak, albo zabiję człowieka, nieoświetlonego rowerzystę. Musiała podjąć, nie wiem, w ciągu ułamku sekundy decyzję, albo próbuję wymanewrować jakoś na bok, zjechać z drogi po prostu, bo wyhamować się już nie dało. Tutaj przy okazji apel, rowerzyści, ekolodzy z wielkich miast, którzy tak gardujecie na forach różnych,
Kupcie sobie za te 10-15 zł lampki tylne, przednie na rower, zamontujcie je i używajcie ich, bo większość z Was tego niestety nie robi. Są tragedie przez to, tak? Dobrze. Także no, są wypadnięcia z trasy nie ze swojej winy po prostu przez kierowcę. I no, w przypadku, kiedy taki kierowca wpadnie na drzewo, no to jest wiadomo co. Słuchajcie, jak można wyjść z kompromisu? Jak można wyjść z tej sytuacji, tak? Osiągnąć kompromis, pogodzić rację tu przyrody i kierowców. Słuchajcie, nie ma nic prostszego. Proste rozwiązanie. Żywopłoty. Żywopłoty. Zarośla tego typu po prostu na boku drogi. Zobaczcie, taki żywopłot jednocześnie pełni rolę takiego, powiedzmy, bufora, bo jak samochód wypadnie z trasy, wpadnie w taki żywopłot, no to raczej ze względu na strukturę żywopłotu spełni to rolę amortyzującą ten wypadek. Żywopłot no, nie sprawi, że w czasie burzy czy wiatrów konary będą spadać na drogę i zabijać ludzi. A propos tego zabijania, w miejscowości, w której rodzina moja żyła, no właśnie konar spadający zabił, mała miejscowość, konar spadający zabił po prostu człowieka, nie? Spadł na samochód akurat i tyle. Piękne drogi, piękne takie właśnie z czasów zaboru pruskiego drogi, no ale no właśnie, no konar zabił po prostu człowieka. To już no, była smutna sytuacja, której można było uniknąć, jeżeli byliby mądrzy zarządcy dróg. Także żywopłot spełnia rolę tego bufora, powtórzmy sobie, w czasie wypadnięcia z trasy. No, samochód się podrapie, pogniecie, ale no, człowiek prawdopodobnie przeżyje. Sam żywopłot po prostu sprawi, że też nie będą konary lecieć żadne na drogę, spadać i tak dalej. Żywopłot ochroni drogę przed wiatrami bocznymi, przed śniegiem, przed zaspami śnieżnymi, tak? I wreszcie żywopłot to jest o wiele większa bioróżnorodność, tak? Zwierzaczki, liski, ptaki to jest wspaniałe siedlisko po prostu dla ptaków, dla tych różnych zwierzaczków. No, no, przyroda, tak? Dlatego no fajnie byłoby, jakby u nas zamiast nasadzać przy nowych drogach drzewa bezmyślnie, które no potem urosną i będą, nie wiem, no przeszkodami wiadomo jakimi, no po prostu mądrze politykę zastosować i posadzić żywopłoty. To jest ekologiczne, a nie jakieś głupoty pseudoekologów nawiedzonych. Powiedzcie mi, co myślicie na ten temat. Hejka, pozdrawiam.